iście do Auli Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski. Tam na górze jest równoleżnik. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Jeden z najsilniejszych ośrodków w Polsce. Uniwersytet Wrocławski. Taki bardzo długi budynek z tamtej strony. Odry go w całości widzieliśmy, a tutaj oczywiście można pokazać w drugą stronę. Wejście do auli. Witam. Kolejny kawałek. Słuchajcie. Jest dzisiaj taki ten temat, to co powiem. Jest temat trochę wywracający bardzo sprytnie zmontowaną propagandę. Czego to dotyczy? Wszyscy w necie powtarzają, łącznie z bardzo takimi poczytnymi portalami internetowymi, pojęcie hazardów, hazaria i tak dalej. W różnych portalach już to widziałem, jest to powtarzane i tak dalej, no w nieskończoność, że hazarzy, że to ci, którzy tam mordowali na wschodzie, to są hazarzy i tak dalej. No i niestety jest tutaj tak zwana zemsta nietoperza. Wiecie, na czym to polega? Ja swojego czasu tłumaczyłem filmy dotyczące nowej chronologii. Co to jest nowa chronologia? Oficjalne wiemy, że jest datowanie takie, a nie inne. No i w związku z tym takie są daty. Gdzie Chrystus w tym zerowym roku się urodził i tak dalej, i tak dalej. To jest tak zwany początek naszej ery. I mamy czas przed naszą erą. Tak. No ale w trakcie tłumaczenia tego filmu, wiecie co ja zauważyłem? Zauważyłem jeden element, który powiedział historyk niemiecki. Nazywa się Herbert Illig. I co on mówi na temat hazardu? Bardzo dobrze to wszystko przestudiował i to właśnie ten Herbert Illig jest twórcą obalenia, czyli praktycznie zniszczenia mitu Karola Wielkiego jako całej dynastii Karolingów. A więc on uważa i znalazł na to dowody, że historię dopisano 300 lat i w ciągu tych 300 lat dopisano też historię tak zwanych Karolingów, gdzie był tak zwany Karol Wielki, którego każdy pamięta, że to był wielki król cesarstwa niemieckiego. O, coś takiego. Niestety jest to lipa. On to bardzo dobrze obalił. On to wręcz zniszczył, ale dowodowo on to zniszczył. I on tak samo natknął się w tych kwestiach na problemie hazarii. Co on zauważył, co on znalazł? Że hazaria istniała w IX wieku, według tej chronologii oficjalnej, i ona istniała bardzo krótko, natomiast nie ma żadnych wzmianek, że oni przeszli na judaizm. A więc pytanie, kto napisał tą historię, że oni są tymi, którzy przeszli na judaizm. Powstaje tutaj sytuacja taka, że Hazarzy to są źli, bo oni są znani z tak zwanych mordów w Europie Wschodniej i w Rosji. Oni są źli, a ci inni nemrodyści, oni są dobrzy. My znamy takie określenie dobry albo zły glina.
To tak samo tutaj. Cały mit Chazarii został tak podpięty i spreparowany, aby można było tych złych nemrodystów sprzedać jako Chazarów, a tych dobrych to są właśnie ci z zachodu. W ten sposób powstaje mechanizm na zasadzie dobry i zły glina. Ale pamiętajmy, to jest zawsze ten sam glina. I właśnie to są bardzo ważne elementy. Ten Herbert Illig właśnie to odkrył i tak po prostu przekazał. A więc film o nowej chronologii, tłumaczony z rosyjskiego, my zalinkujemy tutaj pod filmem. I będzie można sobie to znaleźć i obejrzeć. A więc patrząc na historię i dokonania i używanie pojęcia Chazarii, że to są Chazarzy i tak dalej, jest niewłaściwe. To są tacy sami nemrodyści jak ci z zachodu. A więc to jest pojęcie tak. Czy Stary Testament, trzeba tu sobie zadać to pytanie, czy Stary Testament rozdziela dobrych i złych nemrodystów, czyli jakby złą i dobrą linię genetyczną Nemroda? Nie. On ich traktuje na jednym wózku. I oni są jedni. Natomiast no, tutaj chodziło o stworzenie tak zwanego blefu, że jacyś są Chazarzy i oni są źli. To te wszystkie mordy w Europie Wschodniej to właśnie pochodzą od nich. Ale to nie są jakoś nemrodyści. Niektórzy nawet lansują dezinformacyjnie, że to są jacyś Słowianie, ci Chazarzy. Do tego stopnia. Już takie coś słyszałem. A czy słyszałem, nawet czytałem. Tutaj nawet w komentarzach Państwo pytacie właśnie o Chazarów. Nawet tutaj ktoś, kto no, tak naczytał, no i zaserwował tych Chazarów, ale no niestety nie zna szczegółów, no to dlatego musiał napisać taki komentarz jak nie inny, że to Chazarzy, że tamci, to, tego, cytuje się jakiś tam historyków, ale tak naprawdę w rzeczywistości Chazarowie to jest takie bardzo krótkie, miał żywot w IX wieku według oficjalnej chronologii i to państwo przestało istnieć. I takie są arabskie wzmianki na ten temat. Natomiast co do źródła tego Herberta Illiga, ten film zostanie w opisie filmu zalinkowany. Co jeszcze chcemy powiedzieć odnośnie Chazarów? Dzisiaj wiele książek jest na temat Chazarów. One są, te książki, po to robione i nikt specjalnie ich nie ściga, nie utrudnia wydawnictwa i tak dalej, bo ten mit Chazarii musi funkcjonować. Aby był dobry nemrodysta i zły nemrodysta. Czyli na zasadzie dobry glina i zły glina. Ale pamiętajmy, to jest zawsze ta sama glina. To tyle. Dziękuję. Jesteśmy przy Auli Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski, jedna ze starszych auli uniwersyteckich. I na samym szczycie znajduje się, można tam wejść i oglądać, równoleżnik. I ta kula, no litery IHS, też są spory na ten temat, co znaczą. Ale ta kula szczególnie, ona tam została umieszczona przez... To znaczy tak, tutaj jest, mamy coś takiego jak kula w kuli. A tutaj widać lepiej może? O, kula w kuli. Kula w kuli. Co to nam przypomina? Kula w kuli? No właśnie. I co to jest kula w kuli? Ktoś to by znał niebocentryzm? No właśnie. A więc zobaczmy, kula w kuli ładnie jest, właśnie jest określona, patrząc na to w ten sposób, możemy oczywiście dojść do wniosku, że to jest element, symboliczny element niebocentryzmu. Tak to wygląda. Kula w kuli. Na górze jeszcze jakieś... Może to jest przypadkowe, może nieprzypadkowe. Niebiosa ale, niebios. Ale w tym momencie kula w kuli to przypomina niebiosa niebios. To jest tak samo... I to żeberkowanie tej większej kuli, okręgów otaczających, nie? I to przypomina nam to samo, co widzieliśmy na przykładzie kula w kuli w dwóch miejscach.
w Watykanie i w Dublinie na placu Uniwersytetu Trinity College w Dublinie. A więc to jest po prostu no, coś w tym stylu. Mamy po prostu kula w kuli, czyli to mniejsze to jest niebios, a to jest to po zewnętrznej to jest skorupa ziemska, czyli żyjemy w kuli. Tak, i te postaci z lewej strony mamy postać z krzyżem. O, tu oddalimy. O, pewnie katolicki jakiś. A z prawej mamy postać z wagą, nie? Czyli sprawiedliwość. To tyle. Dziękuję.